Cześć. Dzisiaj chciałbym przedstawić test CB Radia Prezydent TEDi ASC. Chciałbym tym odcinkiem jednocześnie rozpocząć taki cykl, taką serię testów CB Radio. I nie ukrywam, że testy te będą wzorowane na testach przeprowadzonych przez Saxona. Uważam jego testy za rzetelne. Mimo iż osobiście go nie znam, chciałbym mu z tego miejsca podziękować za włożoną pracę przy testowaniu CB Radio. Jednak w swoich testach chciałbym jeszcze dodać kilka takich informacji, które będą bardziej zrozumiałe dla zwykłego użytkownika, bo nie wiem, czy każdy z użytkowników wie, co to znaczy selektywność, co to znaczy czułość radioodbiornika. Dlatego chciałbym dodać kilka takich słów bardziej zrozumiałych dla użytkownika i na końcu każdego testu chciałbym wystawić taką ogólną ocenę dla testowanego urządzenia. Zatem zapraszam na odcinek o prezydencie TEDi ASC. Prezydent TEDi ASC. Radio dość proste w obsłudze. Włącznik i siła głosu. Pokrętło blokady szumów plus automatyczny squelch ASC. Przełącznik kanałów, góra, dół. Przełącznik szybka 9, szybka 19. Plus klawisz funkcyjny i przełącznik rodzaju modulacji AM, FM. Szum własny odbiornika dla zakresu oscyloskopu 50 mV. Jak widzimy, ten szum własny jest w porównaniu do innych radioodbiorników jest dosyć niewielki. Także możemy uznać to radio za mało szumiące. Test odbiornika. Czułość odbiornika 0,58 mV przy SINAT 20. Zniekształcenia toru MC w granicach 9-10%. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu o 2,5 kHz. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu o 5 kHz. Teraz przeprowadzimy test załączania ASC. Widzimy, że według instrukcji serwisowej ASC powinno załączać się przy około 12 dB. Teraz wykonamy test poprawności załączania ASC. ASC w radiu załączone i zmniejszamy teraz sygnał. Jest 12 dB. 11 i sygnał został odcięty, czyli ASC załącza prawidłowo przy około 12 dB. Jeszcze raz może. Granica 12 dB, jedziemy w dół. I sygnał został odcięty, czyli ASC załącza prawidłowo. Test nadajnika, dokładność częstotliwości na kanale 20. kHz. Moc nadajnika.
4 W, bez sygnału na wejściu mikrofonowym. Moc nadajnika 5,2 W z sygnałem podanym na wejście mikrofonowe 35 mV, głębokość modulacji na poziomie 83%, zniekształcenia toru nadajnika 11,8%. OK, wykonajmy sobie teraz analizę wykonanych pomiarów. Pomiary te zapisałem w poniższej tabeli. I tak, zaczynamy od testu odbiornika. Szum własny odbiornika, czyli przy odłączonej antenie, tylko to, co wytwarzają bloki wewnętrzne radioodbiornika, 15 mV. Uważam to za mały szum własny, uznaję radio za nisko szumiące. Czułość radia przy SINAD 20 dB 0,58 mV. Jak rozumieć czułość? Nie będę tu przytaczał żadnych regułek. Jeżeli ktoś potrzebuje, może sobie znaleźć to w Wikipedii. Krótko mówiąc, czułość, czyli zdolność do odbierania słabych sygnałów. Im większa czułość, tym większa zdolność do odbierania słabych sygnałów. Mógłby ktoś powiedzieć, że im większa czułość, tym więcej szumu, tym więcej sygnałów niepożądanych radio odbiera. A po części jest to prawda, ale z pomocą przyjdzie nam tu następny parametr, który później omówię, czyli selektywność odbiornika. Na razie skupmy się na czułości. 0,58 mV, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja sobie dokonałem takiego podziału. Nie jest to żaden oficjalny podział, jest to moja subiektywna ocena, że jeżeli czułość odbiornika wynosi mniej niż 0,7 mV, jest to bardzo dobra czułość. Jeżeli wynosi w przedziale od 0,71 do 1 mV, jest to dobra czułość. I jeżeli wynosi powyżej 1 mV, jest to czułość dostateczna. Jeżeli nie potrzebujemy dużej czułości radioodbiornika, w większości modeli jest pokrętło, które nazywa się RF Gain, czyli można sobie tą czułość regulować. Można zmniejszyć, można zwiększyć. Także jest taka możliwość regulacji. W tym radioodbiorniku, w TEDIM akurat nie ma takiej regulacji, więc nie możemy tej czułości regulować. Następny parametr zniekształcenia toru małej częstotliwości. 9%, czyli typowe zniekształcenia w większości badanych radioodbiorników. Zniekształcenia te wynoszą w przedziale 9-10%. Kolejny parametr, selektywność, czyli to, co wspomniałem wcześniej. Jak to rozumieć? Selektywność, czyli zdolność do wydzielenia tego sygnału użytecznego z całego pasma częstotliwości, czyli tego sygnału, który my potrzebujemy. I teraz tak, pomiar wykonany przy odstrojeniu 2,5 kHz wyniósł 16 dB, przy odstrojeniu 5 kHz 5 dB. Nie jest to rewelacyjna selektywność, bo w innych badanych modelach selektywność ta wynosiła przy odstrojeniu na przykład 2,5 kHz wynosiła w granicach 9 dB, a przy odstrojeniu 5 kHz 0 dB. Także przy odstrojeniu 5 kHz praktycznie ten sygnał niepożądany nie był słyszany. To ta selektywność nie jest jakaś rewelacyjna, ale nie jest też najgorsza. Dalej badaliśmy próg załączania ASC. Producent podaje, że ASC powinno załączać się przy sygnale SINAD około 12 dB, u nas wyszło 11,8, czyli jak najbardziej w porządku. Teraz przechodzimy do wyników pomiaru testu nadajnika.
dokładność częstotliwości na kanale 20 27200, czyli nasz radioodbiornik stoi dokładnie w częstotliwości. Moc nadajnika 4 W bez modulacji, 5,2 W z modulacją. Zniekształcenia toru wielkiej częstotliwości 11,8%, czyli można powiedzieć, że dosyć spore są te zniekształcenia, bo z reguły wynoszą one w granicach 2-6%. Także tu przy 11,8% są to dosyć duże zniekształcenia toru wielkiej częstotliwości. Głębokość modulacji na poziomie 83%, czyli jak najbardziej prawidłowo. Czułość wejścia mikrofonowego 15 mV, czyli można powiedzieć, że dość dobra czułość wejścia mikrofonowego. Ogólna ocena tego radia według mnie wynosi 4 punkty. W punktacji od 1 do 5 wynosi 4 punkty. Dlaczego? No, niestety musiałem odjąć troszeczkę punktów za to, że radio nie posiada wspomnianego wcześniej RF gaina, czyli regulacji czułości odbiornika. Odjąłem też troszeczkę za to, że posiada plastikową obudowę. Moim zdaniem porządne CB radio powinno posiadać obudowę metalową. Teddy posiada obudowę plastikową. No i ten głośniczek, który jest w środku, pokażę go, no jest wielkości wkładki telefonicznej. No z takiej popierdółki no nie może być dobrej jakości dźwięku, więc za to też troszeczkę odjąłem. Ogólna moja ocena tego radia to 4 punkty w skali 5-punktowej. Podsumowując, Prezydent Teddy to dobrze wykonane radio o bardzo dobrej czułości odbiornika, niskich szumach własnych, jest proste w obsłudze, posiada dobrze czytelny wyświetlacz, poprawnie działający ASC. Zaletą jest również możliwość przełączania standardów, tak aby można było korzystać z niego za granicą. Minusy to dość słaba selektywność odbiornika, którą notabene, jeżeli ktoś chciałby poprawić, to można to zrobić chociażby przez wymianę filtra pośredniej częstotliwości na filtr o węższej charakterystyce przenoszenia. Posiada dość duże zniekształcenia toru nadajnika, brak RF gaina, który przydaje się nie tylko przy zmniejszaniu czułości odbiornika, jeżeli występuje zbyt duża ilość zakłóceń, na przykład podczas wzmożonych warunków propagacyjnych, ale przydaje się również do zmniejszania czułości przy zbyt silnym sygnale, na przykład blisko pracującego drugiego CB radia, jeżeli jedziemy obok siebie, to ten sygnał może być zbyt silny i przez to zniekształcony. W takim przypadku również przydaje się RF gain. Minus to również plastikowa obudowa i zbyt mały głośniczek. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem, to myślę, że powinien być z niego zadowolony.